Witam serdecznie, Grosik z tej strony, kolejny wypad w teren. 1 maja, piękna pogoda. Wiatrek troszkę wieje, ale to dobrze, bo meszki nie będzie. I dzisiaj będę sobie działał na tym oto polu. Znalazłem pierwszą monetkę. Zobaczymy, co to może być. O, jedna kopiejka. Jedna kopiejka, proszę bardzo. Coś wykopałem. Zobaczymy, co to będzie. Chyba jakaś monetka. Kolejna kopiejka. Jedna kopiejka, tylko że ta w ładniejszym stanie. Proszę bardzo, tutaj jest monetka kolejna dzisiaj. Zaraz zobaczymy, czy to będzie kolejna kopiejka. Tak. Znalazłem kolejną monetkę. I tym razem będzie chyba jakaś kopieja. Tak, tylko że większy nominał. Możliwe, że dwie kopiejki. Znalazłem jakąś monetkę. Proszę bardzo. Chyba buratyneczka. O, taka trochę wyryrana, ale jest. Znalazłem teraz jakiś chyba medalik. Tak, proszę bardzo, do rozszyfrowania na pewno. Znalazłem jakąś monetkę, zobaczymy, co to może być. No. Nie jestem pewny, czy to nie przedwojenna moneta. Zaraz, mam tu wodę, jest woda, popsikamy to. Chyba taka grosikowa będzie monetka. Tak. Przyszedł grosik i znalazł grosik przedwojenny. Proszę bardzo. Mamy przedwojenną polską monetę. I teraz znalazłem kalesoniaczka. Proszę bardzo. A teraz znalazłem taki krzyżyk. Zaraz go spróbujemy przetrzeć. Patrzcie, sreberko jest, nawet punca jest. Ale piękny. Ajajajajaj. Super, patrzcie. Silver. Znalazłem kolejną monetę. I mamy kolejną monetkę z drugiej RP. Dzisiaj. Wyszła wcześniej jednogroszowa, teraz dwa grosze, proszę bardzo. Dwugroszówka.
też teraz znalazłem. Chyba to będzie guziczek. Uszko jest. Aluminiowy drut. Jest jakiś perelek. No, orzełek, ale bez korony niestety. Coś mamy tutaj. Na mokro, delikatnie to powycieram. No, strasznie zaklejona. A w tej chwili to wam nie powiem, co to za moneta. Może na podsumowaniu. Znalazłem jakiś guziczek. Uszko jest. Z drutu. Ale to chyba by był guzik wielowarstwowy, więc sam spód tego guziczka się ostał jedynie. A szkoda. Trafiłem kolejny guziczek. Uszko posiada, jak widzę. Uszko z drutu. To chyba będzie polski guzik. Zobaczymy, czy ten orzełek ma koronę, czy nie. Orzełek w koronie, patrzcie. Przedwojenny guzik. A teraz znalazłem taką miedzianą obrączkę. Metrów. I znalazłem kolejną obrączkę. Odległość około 20 metrów. Znalazłem jakąś monetę. A jest troszeczkę zaklejona. Ale to chyba będzie jakaś Rosja carska. Tutaj dwugłowy orzeł rysuje się. Z tej strony monetka jest albo wytarta, albo zaklejona. Może na podsumowaniu uda się rozszyfrować. Trafiłem kolejną monetkę. Zaraz zobaczymy, co to wyszło. 10 groszy z PRL-u chyba. Ale rocznik będzie taki stary. 49. Mam kolejną monetkę. Ale strasznie zaklejona. Ale to chyba będzie PRL. Czuć po wadze. Trafiłem jakiś medalik. Zaraz zobaczymy, co to może być i z jakiego materiału. O, ciekawy. Patrzcie. Tutaj. Chyba Jezus, tak? A tu Matka Boska z małym Jezuskiem na rękach. Proszę bardzo. I trafiłem jakąś klamerkę. I coś tutaj znalazłem. Zaraz zobaczymy. Wezmę szczoteczkę. I guzik amerykański. Taki duży. Amerykański duży guzik. Proszę bardzo. Ze zrzutów. Nawet uszko jest, tylko że wygięte. Widać uszko, tylko że wygięte. Ale jest kompletny guzik amerykański z II wojny światowej. Znalazłem coś takiego. Tak mi się wydaje, że to będzie wygięty krzyżyk. Nie jestem pewny, czy jest cały, ale i chyba kolejny srebrny. Tak. A może nie, może to aluminium. Kończę dzisiejsze poszukiwania i powoli zbieram się do domu. Jestem już w domu, to są śmieci i trochę złomu z tego wypadu. Fanty już na stole, więc zaczynamy podsumowanie. Jak widzicie, sporo fancików wyszło podczas tego wypadu. Ziemia była troszeczkę spulchniona na tym polu, bo była akurat przygotowana pod zasiew. Ale jak widzicie, Manticora bardzo dobrze sobie poradziła na tej działeczce. Zaczynamy od góry. Tutaj kuleczki ołowiane, w większości shrapnel. To możliwe, że jest kuleczka z jakiegoś czarnoprochowca. Jakieś łuseczki w różnych stanach, małe i duże.
pociski ołowiane, tutaj jakieś dwa kawałeczki jakichś przedmiotów mosiężnych, ale nie wiem co to może być, jakaś klamerka, kilka guzików wyszło. Najfajniejszy moim zdaniem to chyba będzie ten amerykański ze zrzutów, proszę bardzo. Kompletne łóżko wygięte, ale w przyzwoitym stanie. Tutaj mamy polski guzik wojskowy WZ28, wersja żołnierska, z łóżkiem również, ale stan słaby. Tutaj jakiś guziczek dwuwarstwowy, ale nie jest kompletny. Kalesoniak, polski guzik z PRL-u i ten oto guziczek, prawdopodobnie z Królestwa Polskiego, jest to guzik cynowo ołowiany, ale niestety nie posiada łóżka. Monetki z PRL-u, jak widzicie, w różnych stanach różne nominały. Tutaj mamy 10 groszy, 49 rok. Dalej monetki, Rosja carska, tutaj mam kopiejki wszelakie, jak widzicie. Jedna bardzo słaba, ale wydaje mi się, że to będzie kopieczka. Mamy jedną baratyneczkę, dwie monety z drugiej RP, jeden grosz, jak moje logo, i dwa grosze, roczniki nieczytelne, dwie monetki nieczytelne, ten oto przedmiot. Nie wiem co to jest, ale są jakieś napisy na tym przedmiocie, jest niekompletny, uszkodzony. Możliwe, że to był jakiś taki większy krzyżyk. Taki aluminiowy, pamiątkowy medalik z Dnia Dziecka, ale rocznik bardzo fajny, 1920 rok. Taka ciekawostka. Ten oto krzyżyk srebrny, prawosławny, w bardzo ładnym stanie. Proszę bardzo, tutaj nawet punca jest widoczna. I ten krzyżyk, tak mi się wydaje, że jeszcze ma kawałki złocenia. Patrzcie, to chyba jest jeszcze pozłacane to wszystko. Dopiero po umyciu zauważyłem. Kolejny krzyżyk, również prawosławny, ale aluminiowy. Troszeczkę większy od tego. Wygięty, ale kompletny. Proszę bardzo. I na sam koniec bardzo fajny przedmiot, który znalazłem. Taki oto medalik srebrny. Z jednej strony Chrystus trzymający serce, a z drugiej strony Matka Boska z malutkim Chrystusem. Bardzo zaklejony jest ten medalik, ale to mi się wydaje, że to jest bardzo fajny medalik i tak sądzę, że to jest jeden z najstarszych przedmiotów z tego wypadu, bo patyna na tym medaliku jest bardzo, bardzo duża. Wypad bardzo udany, było gorąco i ciężkie warunki, bo wiadomo jak pole jest przeorane, spulchnione, to ciężko się wchodzi w ciało i po wielu godzinach to człowiek jest wykończony, ale jestem zadowolony z tego wypadu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, mówił Grosik do Was. Cześć!